Diabeł nie istnieje. Diabeł umarł i jest pogrzebany. Czyżby? Diabła nie ma? To tylko wymysł ludzi, że diabeł istnieje, że jest piekło? Ty też tak myślisz? Jak łatwo przyjąć czyjąś narrację popartą niby faktami, a potem uznać to za prawdę. A wtedy sami dodajemy niby fakty, aby utwierdzić siebie i innych w tej utopii. A jeżeli pojawiają się w nas wątpliwości w tę tezę, to brakuje w nas odwagi, aby przyznać się, że tę wątpliwość mamy i kroczymy w tłumie, idąc drogą na zatracenie, w nieznane. Bo przecież jak wychylimy się, to tłum zadepcze nas, zniszczy. Więc lepiej iść z nim. I niestety dotyczy to każdej dziedziny naszego życia, w tym i w obszarze duchowym, a zwłaszcza pytanie o istnienie diabła, szatana, złego ducha, Belzebuba, upadłego anioła, czy jak go tam nazwiemy. Zapewne pamiętasz dwa fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy o kuszeniu naszych rodziców w raju, a drugi o kuszeniu Jezusa na pustyni. W pierwszym słyszymy słowa szatana. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Te słowa niby niewinne, nie odnoszące się do rzeczywistości, takie niby zwykłe pytanie, dające nam możliwość udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Czy rzeczywiście? Czyżby? Naprawdę? Czy nie masz świadomości, że ja i ty nieraz używamy tych słów w relacjach z innymi ludźmi? Co jest naszą intencją? Czy szukanie i dążenie do prawdy, czy zasianie wątpliwości? Mimo że znamy prawdę, to tym niby zwykłym pytaniem zasiewamy w swoim słuchaczu wątpliwość. A wyobrażasz sobie sytuację, w której Bóg powiedziałby: czy szatan powiedział, że jak będziecie źle czynili, to nic was złego nie spotka, lub to pójdziecie w ogień nieugaszony na wieczność? Odpowiecie, że nic takiego nie powiedział. Ale obiecywał i mówił, że z nim jest najlepiej, da nam wszystko, co potrzebujemy. Na pewno nie umrzemy z nim. Nie, nie, Bóg tak nie będzie mówił, bo Bóg zawsze mówi prawdę. Jego tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Bo Bóg nigdy nie zasiewa w sercu człowieka wątpliwości. I wreszcie, bo Bóg jest miłością. A miłość nie może sprzeniewierzyć się niczemu i nigdy. I taka jest różnica między Bogiem a szatanem. Prawda, nie kłamstwo. Wiara, nie zwątpienie. A teraz przejdźmy do drugiego fragmentu z Pisma Świętego, do kuszenia Jezusa na pustyni, jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana 4:1-13. Diabeł znowu zasiewa wątpliwość, mówiąc: jeśli. A nasze jeśli w codzienności. Jeśli mnie kochasz, to oddaj mi się. Jeśli to prawda, to przysięgnij. Jeśli tak, to udowodnij. Czy znika w nas świadomość, że poddajemy wątpliwość to, co mówi mój brat, moja siostra, mój bliźni, a domagamy się udowodnienia takiego, jakiego żądał diabeł od Jezusa, mimo że wiedział, jaka jest prawda? Gdyby tę sytuację odwrócić, to czułbyś się urażony. Jak ktoś może wątpić? To moja szczera intencja. A wyobraź sobie, żeby Bóg mówił do ciebie: moje dziecko, jeśli mnie kochasz, to odmawiaj codziennie 4 części różańca, a dam ci wszystko. Czy wyobrażasz sobie, że Bóg powiedziałby do ciebie: jeśli mi ufasz, to skocz z dachu domu, a ja cię uratuję. Przekonasz się? To wszystko jest absurdem. Bóg nigdy nie zasiewa wątpliwości w sercu człowieka i nie jest warunkowym Bogiem. Bóg nie żąda takiego posłuszeństwa jak diabeł, bo Bóg daje wolność tobie i mnie. Daje wolną wolę we wszystkim. Taki jest Bóg. Czy wsłuchując się w swoje serce, swoją duszę, nadal masz wątpliwości w istnienie szatana na ziemi? Czy patrząc
na swoje czyny, zachowania, nadal masz wątpliwości w istnienie złego ducha, który dąży do unicestwienia człowieka, do sprowadzenia go z drogi jedynie właściwej drogi z Bogiem? Czy patrząc na innych ludzi, na to, co się dzieje wokół nas, na powodzie, pożary, różne działania różnych ludzi w świecie, nadal masz wątpliwości w istnienie szatana? Czy widząc, co się dzieje z ludźmi, jak są zastraszani, gnębieni i odrzucani, jak są sprowadzani w życiu na przysłowiowe manowce, jak odchodzą od prawd Bożych, od wiary w Boga, a wybierają, no właśnie, co wybierają? Sam widząc rzeczywistość, odpowiedz sobie, albo z Bogiem, albo z kim? Jeśli nie wybieram prawdy, miłości, wiary w jedynego Boga, to wybieram ojca kłamstwa, manipulacji, wątpliwości. Jeśli tak, to sam sobie odpowiedziałeś. Diabeł istnieje, nie oszukuj samego siebie. To ja i ty dokonujemy wyborów. Co wybierasz? Ja wybrałem Boga, Jezusa Chrystusa. A ty?